Moi drodzy, wszyscy znamy Oshi. Naprawdę nasza rodzima firma, która umie czasem zrobić naprawdę genialne smaki wód witaminowych czy napojów energetycznych, witaminowych i tak dalej. No, każdy to zna. Każdy zna temat Oshi, jak czasem potrafi nawet spierdzielić niektóre smaki swoich wód witaminowych czy nawet napojów energetycznych, żeby potem kolejną serię zrobić naprawdę genialną. My to znamy. Wszyscy znamy. A w ogóle zobaczcie, kurde, jaką mi koszulkę moja siostra kochana przywiozła z Egiptu. No, sama duma mnie rozpiera, kurde. Bardzo ładna. No, powiedzcie, czy wam się też podoba. Nie, żeby coś. Nie, no naprawdę, zarobista. Mam z Albanii, mam z Kuby, teraz jeszcze Egipt. Ja pierdzielę, ja tu jestem światowy chłop. Ale wracając do Oshi, no, co było takim najbardziej, według mnie, spierdzielonym eksperymentem od Oshi? Po pierwsze, ja bym powiedział, że właśnie ten drugi smak różano-miodowy od kolaboracji Oshi z Matą. Co dalej? No, możliwe, że to był nawet, kurde, jeden z tych smaków Oshi, kurde, jak to było? Ta pomarańczowa woda witaminowa, kurde, która niby była taka genialna, wiecie, kurde, mega reklamowana, a wyszła z tego mega dupa. Nie przypomnę sobie. Ale to na przykład również seria Hydro Boost. No kurde, no to... Ja pierdzielę. Ani słowa, kurde, ani słowa. Tak, seria Hydro Boost. Ta w butelkach. Soczysta cytryna i orzeźwiający grejpfrut. Zrecenzowaliśmy je obydwie. To się kuźwa rozwinęło. I to jeszcze w puszkowane napoje, Hydro Boost. Może będzie lepiej, nie wiem, kurde. I takim dłuższym wstępem mogę powiedzieć tylko jedno. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Oshi wraca z serią Hydro Boost, tym razem właśnie, jak mówię, w puszce. Tym razem mamy do dyspozycji gazowany napój, oczywiście gazowany napój izotoniczny o smaku orzeźwiającej cytryny i marakui. I soczystego acai i granatu. Acai. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się, że Oshi postanowi jednak to rozwinąć. I co jest jeszcze lepsze, ta puszka najprawdopodobniej ma wadę produkcyjną, bo wreszcie tych hydrobustów, jakie widziałem u mnie w Lewiatanie, ten napis był u góry. A jego mamy u dołu. W ogóle całe tutaj wszystko, jak na przykład ta, nie wiem, czy to numer produkcyjny, czy coś, to jest odwrócone. Nie wiem, czy to jest wada produkcyjna i potem, kurde, ja to będę mógł sprzedać za 2000 zł, nie wiem, ale zachowam to sobie. Kupię sobie oczywiście też drugą puszkę, nie żeby coś, jeżeli by mi to zasmakowało, albo coś podobnego. Zacznijmy najpierw od tego. I co tu dużo mówić? Oshi Hydro Boost to była taka odpowiedź na te wszelkiego rodzaju napoje nawadniające. Czyli wiecie, Prime Game Water, ostatnio No Rush. Oshi nie mogło zostać w tyle. Wyszły dwa smaki Oshi Hydro Boost. Orzeźwiający grejpfrut i soczysta cytryna, czy na odwrót? Coś w ten deseń, okej? Okay? Coś w ten deseń. No i kurczę... Wyszło bardzo średnio, no, bardzo było mało orzeźwienia, bardzo było mało soczystości. To były, kurde, naprawdę napoje nawadniające z naprawdę jednej z niższych półek sklepowych, jak je najniższych. No i no, słabo się sprzedają u mnie w Lewiatanie, bo partia schodziła naprawdę, no czasem jedna osoba sobie to piknęła, bo nie wiem, z ciekawości, bo może na szybko coś chciała, no wiecie, tanie to było i tak dalej. No i sobie to wzięła, no i kurde potem żałowała, nie wiem kurde jak to było, ale no ta seria ciągle stoi. No i Oshi, jako że są geniuszami marketingowymi, postanowili tę serię... Oczywiście rozwinąć dalej, ale może to będzie lepsza opcja. No i mamy tutaj biało-błękitną puszkę z pomarańczowymi zdobieniami przy okazji informacji. Bardzo przypomina to te
butelkowe wersje z designu, bo tamte etykiety też miały w sobie te krople na przykład, no właśnie te biało-błękitny design, tam w sumie to był chyba nawet gradient, coś takiego. No i kurde, co tu dużo mówić. Według mnie to był jeden wielki fail. Jeżeli chcielibyście je obczaić, gdzieś tam na kanale jest jedna i druga recenzja. Ja się zajmę tym, ja się zajmę tym. Mam nadzieję, że będzie lepiej, aniżeli przy okazji tych butelkowych wersji. Bo co, mamy tutaj marakuje, a tu mamy kurde w ogóle co innego. Granat z acai. To są dwa naprawdę zapowiadające się bardzo dobrze smaki. Mam nadzieję, że tak będzie. Napój gazowany izotoniczny o smaku z cytryny i marakuje z dodatkami mineralnych. Składniki: woda, glukoza, okej, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, cytrygiat, potasu, bleczat, magnezu, regulator kwasowości cytrygiady, sodu, rabaty, przeciwutlegacz, kwas askorbinowy, substancje słodzące, aspartam, no to fajny izotoniczny, kurde. Nie wiem, sukraloza, acesulfam nie wystarczyła? No, może nie. Witaminy, niacyna, B6, biotyna. Czy tutaj mamy inny zestaw witamin? Nie. Tu mamy te same witaminy. I lekko, kurde, jaśnieje. Za bardzo. Tutaj jest stworzenie osadów. Nikt tego oczywiście nie zauważy. 43 kilokalorie, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów 8,8 g i samych cukrów 8,3 g. To już jest na 250 ml. Żadnego białka, 0,3 g soli. Niacyny mamy 8 mg, witaminy B6 0,7 mg. Dobra, jest to samo. Biotyny mamy 25 mikrogram, potasu 375 mg i magnezu 75 mg. Otwieramy i sprawdzamy, no kurde. Jedyne co nam zostało, to wierzyć, że jednak te puszkowe wersje będą o wiele lepsze. Kurde, no nie wiem czego się spodziewać, naprawdę, no. Elektrolity plus witaminy, nawadnienie orzeźwiające, cytryna i marakuja. Mam nadzieję, że nie złapię się drugi raz na ten sam chwyt marketingowy. Orzeźwiająca, kurde. Ej, ale w zapachu jest już lepiej. Jest już lepiej od tych butelkowych wersji, ale nadal jest mało intensywnie. Jest czuć marakuje, to trzeba przyznać. Leciutko jest czuć taką lemoniatkę. No przyjemnie, kurde, naprawdę. Czy ja bym mógł to porównać do jakiegoś marakujowego napoju, jaki piłem do tej pory? Chyba nie. Na razie chciałbym zobaczyć kolorystycznie, jak to będzie. Prawdopodobnie będzie to albo żółte, albo, kurde, będziemy tutaj mieli czysty kolor. Albo biały. Kurde, czysty! Doczciliśmy się? Gdzie to napisać? Ja pierdykam! Aż jestem ciekaw, czy to jest gdzieś napisane, poczekajcie. Tak, jest napisane, bez barwników. A jak to jest tutaj? Mamy dwa napoje bez barwników! Yeah! Też mi kurde sztuczna radość, ja pierdykam. Ale to już jest krok w dobrą stronę. Jeżeli już mamy czysty napój, to już jest kurde tak naprawdę plus 3 do samego brandu. Tylko według mnie, chociaż wiecie, Polska kocha kolory, no, ta standardowa gadka zawsze będzie przy mnie, kiedy testuję jakikolwiek napój, który jest czysty. Bądźmy szczerzy. Dobra, spróbujmy tego, sprawdźmy czy to będzie nawadniający, sprawdźmy czy to będzie orzeźwiająca cytryna z marakują, czy to będzie intensywne. Jest tyle pytań, a ma tak mało odpowiedzi.
Kurczę, aż mnie noc zaczął swędzić. Poczekajcie chwileczkę. Nie, no nie powiedziałbym, że to jest porównywalne do Oshi Vitamin Energy, tak jakbym na początku to zaczął. Bo to było takie moje pierwsze też skojarzenie, kiedy zauważyłem tę serię, że wiecie, niby Hydro Boost, ale to może być powiązane z Oshi Vitamin Energy. Ale nie. Po drugie, intensywność smaku jest w końcu taka, jaka powinna być przy każdym napoju, jaki mógłby mi przyjść z głowy, kiedy by ktoś mi powiedział napój nawadniający, Hydro Boost, Oshi, cokolwiek takiego. Oshi, kiedy nie będzie w żadnym stopniu używało soku jabłkowego. To wtedy by mi to przyszło jako pierwsze do głowy, że ej, w końcu może być coś intensywnego. I jest! I ten sam smak jest przegenialny. Co mogę innego powiedzieć? Jest przegenialny! Ta marakuja na pierwszym planie, leciutko cierpka dzięki temu, albo temu blendowi Hydro Boost, albo dzięki cytrynie. To też może być spowodowane cytryną. Kiedy będę testował to soczyste acai z granatem, będę wiedział, czy to jest spowodowane blendem, czy bardziej właśnie samym smakiem cytryny. Ale jest właśnie tak cierpkawy. Jest tu też wyczuwalna cytryna. Jest to naprawdę bardzo dobrze wymieszane. Jakbym miał to powiedzieć procentowo, to bym od razu powiedział, że 60% smaku to jest marakuja, 40% cytryna. Wow! Nareszcie coś od Oshi spod naprawdę bardzo słabej serii, które naprawdę jest przegenialne. I to mówię z czystym sercem. Naprawdę. Jeżeli chodzi o serię Hydro Boost, jeżeli ją piliście, to dajcie znać, czy ta butelkowa seria wam siadła. Jak dobrze słyszeliście mój wywód, mi nie siadła. Puszkowa seria, jak na razie 1 na 2 jest gitara. Jest przegenialnie. Naprawdę, ta marakuja z cytryną, jest to cierpkie jak lubię. Mam nadzieję, że to jest spowodowane tą zawartością soku cytrynowego, aromatu cytrynowego, nie soku. Miejmy nadzieję, że to jest dlatego. Jeżeli kurde to acai z granatem będzie na takim samym poziomie, ja będę naprawdę przeszczęśliwy. I po drugie, ja będę czekał na kolejne smaki, na kolejne rozwinięcie się tej serii. Dobra, ja już nie mówię nic, ja zostawiam wam finalny werdykt. Jeżeli będziecie chcieli zakupić to, to oczywiście szukajcie w tych normalnych sklepach, na przykład właśnie Lewiatan. Jak na przykład właśnie, no, wydaje mi się, że za niedługo powinien wyjść do innych sklepów. Według mnie to by było na tyle. Kurde, Oshi! Jeżeli to będzie takie samo jak to, rozbijajcie tę serię, weźcie z niej 100%, tak samo jak z Oshi Vitamin Energy. Nie pójdźcie tylko w stronę pomarańczowego Oshi Vitamin Energy albo tych butelkowych Hydro Boostów, bo to będzie naprawdę bardzo słabe.